zacząłem. Dzisiaj trochę inny odcinek, dlatego że chciałem pogadać o tym, co dalej z kanałem, co planuję robić, czy będą filmy, jak to wygląda i tak dalej. Jak widzicie, przede mną jest koparka, dlatego że jak wyjdę drzwiami od piwnicy, to prosto właśnie na koparkę, ale tutaj z boczku stało moje T4 i czerwone T4. One się przeniosły już do mnie na działkę. No ale to po kolei, najpierw jak jest pierwsza koparka, to od niej zaczniemy, czyli koparko-ładowarka. Jak widzicie, jest może nie w kiepskim stanie, ale nadal rozebrana. Ogólnie odpala. Łyżka tylna jest podniesiona tak, żeby dało się odjechać, bo planuję przejechać po prostu nią do siebie, ale hydraulika jeszcze nie jest skończona. I plan wygląda następująco, żeby po prostu tutaj złożyć jeszcze przód, tak żebym miał kierownicę i mógł kierować, nawet wspomaganie nie będzie jeszcze, ale po prostu, żeby dało się kierować. I sposobem podniosę sobie przednią łyżkę, podeprę po tym, jak się wysunie w tym miejscu, tylko po to, żeby po prostu ją przemieścić do siebie i kontynuować pracę w takie dni jak dzisiaj. Pierwsze to, żeby nie stała po prostu u teściów, a drugie no to u siebie to u siebie. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Dobra, jeszcze jest moje T4, od którego się wszystko zaczęło. Jak widzicie, no jest trochę rozebrane, no nawet znowu zaczęło padać, a myślałem, że da trochę spokój. Tutaj kiedyś testowałem kwas fosforowy. Nie wiem, czy pamiętacie test od rdzewiaczy i tak dalej. Jednym z nich był kwas fosforowy i tutaj było to pomalowane, dlatego też jest zdjęte, żeby w ogóle zobaczyć, jak po czasie ten kwas w ogóle będzie wyglądał, co się będzie działo i tak dalej. Jeżeli chodzi o to T4, to tutaj nic się nie wydarzyło od momentu, kiedy zacząłem robić po prostu inne samochody. Ktoś już kiedyś ostrzegał, że jak zacznę robić inne samochody, no to niestety swoje odstawię i zostanie tak, jak je rozebrałem, no ale spokojnie, wrócę do niego. W planach jest, żeby zrobić czerwone, wrócić do swojego, zrobić swoje, bo będzie potrzebne na budowie. Więc tu już możecie usłyszeć, że filmy będą, ale będą też inne. Do tej pory głównie nagrywałem filmy, na których pokazuję, jak coś naprawiam, ale planuję budowę domu, budowę garażu i garaż ma być w miejscu, w którym teraz jest czerwone T4 i kabina od koparku ładowarki. Garaż ma mieć wymiary 7,5 na 6 metra, bo to jest maksimum, jakie mogę według warunków zabudowy, które otrzymaliśmy, postawić. Miało być trochę większe o pół metra, 8 na 6, no ale no, mała zmiana na więcej nam po prostu nie pozwolą na ten moment. Ale na szczęście będziemy mogli postawić i dom, i garaż wolno stojący, bo dom ma być przedniej, tam gdzie są teraz drzewa, w przedniej części działki, tutaj gdzie stoi T4. Droga prowadząca tutaj do garażu warsztatu dwustanowiskowego, ale ja już wiem, że to nie będzie do końca tak, że to będą dwa stanowiska wykorzystane non-stop, bo stanowiska będą po prostu wykorzystywane w miarę możliwości, tak jak będą potrzebne, bo na przykład, dobra, ok, teraz mam dwa razy T4 w wersji krótkiej i tu spokojnie T4 wejdzie, będzie dało się obejść T4 w koło i tak dalej, może
przy pracy nie będzie tak łatwo, bo będzie trzeba przesuwać przód, tył, w zależności czy będę robił coś z tyłu czy z przodu, ale będzie się dało. Ale problem pojawia się już przy longu. Wersja długa 70 cm chyba mi zostanie na przód i tył, nie? Czyli no, tak już, że będę się opierał o ściany. No ale do zrobienia, jak będzie potrzeba, to po prostu wjedzie się bokiem na oba stanowiska. No oglądamy już teraz czerwone te cztery, zresztą już chyba jakiegoś shorta wrzuciłem o osach, które się zalęgły z tyłu. Te cztery jeszcze przeze mnie nie było robione, tylko pomalowałem to, co było już ruszone przez wcześniejszego właściciela. On to wypiaskował wszystko, to stało kupę czasu u niego. I trochę tutaj też stoi. Łącznie z tego, co właściciel mówił, 6 lat stoi w takim stanie, jak widzicie teraz. A właściciel auta chce je uratować, dlatego że z Konina do Poznania dowoził nim pracowników do Volkswagena. Więc w tym czasie też był produkowany T4. Więc myślę, że tak całkiem fajna historia. Mówi, że nie zamieni się na żadne inne auto, że jeździł tyle czasu, nigdy go nie zawiodło, dlatego też chcę je naprawić. No ale to zrobię niedługo kolejny film. I właśnie, jeżeli chodzi o kolejne filmy, to planuję, żeby trochę się ich pojawiło. Tylko tematyka filmów się delikatnie zróżnicuje, bo będą i naprawy, i rzeczy, których do tej pory w ogóle nie było. Czyli na przykład film, w którym seria filmów, w którym chcę zbudować mini biogazownię, taką z beczki, sprawdzić, jak ona będzie działać, czy to się w ogóle będzie opłacało i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie interesują mnie odnawialne źródła energii, stąd jakby pomysł na tą biogazownię, która zresztą stoi już tam, tą beczkę możecie widzieć. Coś już nagrałem, potrzebuję tylko kilku poprawek. W tym miejscu, gdzie jest kabina, jeszcze niedawno stało DU Musso, ale właściciel musiał już je zabrać, bo po prostu jak zobaczył, ile jest w nim do zrobienia, stwierdził, że po prostu się nie opłaca. Więc auto zabrał, chociaż ja mam jakieś tam nagranie, jak pokazuję, jak auto wygląda na początku, jak później je podnoszę i tak naprawdę kamera mi się wtedy obróciła i lipa, nie zauważyłem tego i mnóstwo materiału poszło w zapomnienie, bo nagrywa zupełnie co innego niż bym chciał, ale To, co mam, to, co nagrałem dla właściciela Musso, też chcę Wam pokazać, jak wyglądały tam uszkodzenia, które były spowodowane tylko i wyłącznie korozją auta. Czyli no, rozkład stali, metali. Więc na pewno jakiś taki film będzie, w którym nic nie naprawiam, ale pokazuję, jak to wygląda. Chcę jeszcze nagrać film, w którym pokażę, na czym stanąłem z każdym projektem, który realizowałem do tej pory i wznowienie tych projektów, czyli tutaj akurat nie wznowienie, jeżeli chodzi o te cztery czerwone, tylko start projektu. Opowiem, co i jak, co planuję, co uzgodniliśmy z właścicielem auta. Opowiem dalej, co z koparką ładowarką, jak tu widzicie, poustawiane rusztowanie, które wykorzystuję jako podesty do malowania. Jak widzicie, maluje się jeszcze wszystko. Maluję pod chmurką, a ostatnio jakoś taka pogoda albo bardzo mocno wieje, albo właśnie pada, tak jak dzisiaj, co chwilę coś przekropi, a to problemy z kompresorem
co też jest dosyć zniechęcające do pracy, jeżeli sprzęt nie działa. Kupiłem nowy kompresor, znaczy no nowy, to już półtorej roku temu. Jak kupiłem ten kompresor, od początku sprawiał problemy. Po prostu włącza się, ale nie ma siły, żeby rozpędzić się do docelowej prędkości i bezpiecznik po prostu rozłącza silnik i no, wyłącza się kompresor. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Producent twierdzi, że to jest problem z instalacją tutaj na miejscu. Ja też nie mam siły się kłócić, że to tak nie powinno wyglądać, że kupiłem nowy sprzęt, a on po prostu nie działa u mnie, bo coś. Wydaje mi się, że taki sprzęt powinien być plug and play, przyjeżdża, podłączam do prądu i działa, po prostu. A nie, że z pana instalacją coś jest nie tak, my nie jesteśmy w stanie pomóc, u nas wszystko działa, gwarancji nie będzie, sprzętu też już nie przyjmiemy z powrotem, a to było, wysyłałem właściwie w tym samym tygodniu, co przyszło. I tak dalej, i tak dalej. No, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja już nie będę mówił więcej, bo powiem jeszcze za dużo. Dobra, to tak jak wspomniałem, teraz planuję zrobić dużo, dużo więcej filmów. Testuję cały czas różne formaty, więc będę wdzięczny, jeżeli też zaproponujecie coś od siebie, co robić, czego nie robić, tak dalej. Mam nadzieję, że też ciepło przyjmiecie filmy o innej tematyce niż samochody. No i co, nie przedłużając, kolejne filmy już niedługo. Chciałbym, żeby filmy ukazywały się codziennie, żeby codziennej pracy realizować filmy, no ale to nie zawsze się da, nie zawsze jestem w stanie przygotować taki materiał, nie zawsze jestem w stanie tyle zrobić, żeby cokolwiek wrzucić, no ale zobaczymy. Chciałbym, żeby też te filmy były dłuższe, może będą nudniejsze przez to, ale no po prostu chciałbym, żeby były dłuższe, móc więcej w nich pokazać, więcej szczegółów, mniej przyspieszeń i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze raz, nie przedłużając, mam nadzieję, że przyszłościowe filmy będą Wam się podobały. Od razu ostrzegam, że no, będzie to zróżnicowana tematyka. No i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, że zostaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście do końca, czy jesteście ciekawi, co wymyśliłem, i do zobaczenia.